Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tą niedzielą, trzecią po Wielkanocy, rozpoczynamy, można powiedzieć, powoli okres szczególnie radosny, szczególnie wzniosły, przepiękny. Nawet okoliczności przyrody są takie, że trudno się nie radować. I żeby mieć prawdziwą radość, warto właśnie zastanowić się nad tymi słowami, o których mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Przede wszystkim Pan Jezus zapowiada, że za jakiś czas odejdzie On do nieba, odejdzie po swoim zmartwychwstaniu, by zasiąść w niebie, by królować stamtąd, ażeby stamtąd doglądać cały Kościół Święty, wszystko to, co będzie się działo na świecie. Jednocześnie Pan Jezus nie zostawi ludzi całkowicie samych, bo będzie ciągle nad nimi czuwał i ponadto da im Ducha Świętego. Niemniej jednak zawsze przy każdym rozstaniu, nawet jeżeli jest tak wzniosłe i piękne, zawsze jest ten smutek. I tak jest też życie ludzkie, które składa się i ze smutku, i z radości. I cała sztuka życia, dobrego chrześcijańskiego życia polega na tym, ażeby smutki, które nas z pewnością spotkają, ażeby trudności, którym będziemy musieli stawić czoło, żeby je w taki sposób rozwiązać, w taki sposób znieść, ażeby radość, która po nich nastąpi, była radością prawdziwą radością zwycięzcy w Chrystusie, własce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta radość, której dzisiejszy świat prawdziwie nie daje, ta radość jest czymś, co bez czego człowiek żyć nie może. Ten optymizm i nadzieja, że będzie lepiej, są tymi rzeczami, które bez których człowiek nie może normalnie funkcjonować, bez których człowiek nie może normalnie żyć, bez których człowiek nie może być zdrowy i radosny. Prośmy zatem Pana Jezusa, żebyśmy mężnie stawiali czoło trudności naszego życia, żebyśmy mogli się radować razem z Chrystusem triumfem. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna coś, co się nazywa w dzisiejszej polszczyźnie tak zwanym długim weekendem i musimy zadbać o to, żeby ten tak zwany długi weekend nie był wypełniony radościami cielesnymi, pożądliwościami, o których pisze święty apostoł w swojej lekcji, ażeby był ten błogosławiony czas wypełniony kontemplacją wszystkich tych wielkich tajemnic, wszystkich tych wielkich rzeczy, które Chrystus chce nam dać, wszystkich tych wspaniałych radości, którymi Chrystus chce nas obdarzyć. Mamy za niedługo początek maja, więc okres, kiedy chcemy szczególnie z Maryją przygotowywać się do przyjęcia Chrystusa w sposób szczególnie intensywny. Mamy początek maja, w którym rozpoczyna się taki, można powiedzieć, mały triduum, pierwszym czwartkiem, pierwszym piątkiem i sobotą miesiąca, kiedy jeszcze raz przypominamy sobie o cudach łaski, którymi Chrystus nas obdarzył. Mamy świętą Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, która jest patronką tej kaplicy, więc jest to niejako święto quasi parafialne. A więc jest to, można powiedzieć, szczególna okazja do podziękowania Panu Jezusowi przez Najświętszą Marię Pannę, że opiekowała się tą kaplicą przez ostatnich ponad 6 lat, że ta kaplica pomimo tych ogromnych burz i zawirowań, które jej istnieniu towarzyszyły, mogła przetrwać, może nadal funkcjonować, dzięki czemu jest to msza święta w Krakowie, msza święta, która jest odprawiona tak, jak należy według wszelkich zasad Kościoła katolickiego. Jest wiele rzeczy, za które powinniśmy dziękować Panu Jezusowi i wdzięczność powinna wylewać się z naszych serc, powinna je wypełniać i dawać nam prawdziwą chrześcijańską radość. Pan Bóg chce, żebyśmy wytrwali, żebyśmy tak jak ta niewiasta brzemienna przeszli przez bólę porodu, przez tę wielką próbę, jaką Chrystus przed nami postawił. Pan Jezus nigdy nie obiecywał swoim uczniom, swoim wyznawcom, że będzie im lekko. Nigdy nie zapowiadał, że
żaden smutek nie przesłoni ich radości. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus dał nam przykład, jak wygląda życie prawdziwie chrześcijańskie. Nasze życie musi być właśnie wiernym odwzorowaniem się na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że będziemy tak jak Chrystus cierpieć i tak jak Chrystus będziemy musieli nieść krzyż. Prosimy Najświętszą Marię Pannę, żeby dała nam trwanie przy tym krzyżu, żebyśmy razem mogli triumfować. Jest też w tym tygodniu święto podwyższenia Krzyża Świętego, więc szczególny, można powiedzieć, dzień dla podziękowania Panu Jezusowi za łaski, zbawienia, za to, że nas tak bardzo ukochał, że stąpił pomiędzy nas, że stał się człowiekiem, że opuścił śliczne niebo i chciał mi zamieszkać pomiędzy nami i między nami, żebyśmy mieli Jego zbawienie w sposób pełny i w sposób jak najdoskonalszy. Módlmy się w tym szczególnym, błogosławionym czasie za Kościół Święty. Jutro mamy święto świętej Katarzyny Sieneńskiej, która właśnie przyczyniła się do naprawy tragicznej sytuacji Kościoła w wieku XIV. Niech ta wielka święta nas nauczy, jak mądrze modlić się i dbać o Kościół Święty, jak otwierać się na łaskę Ducha Świętego, żebyśmy dzięki temu łasku mogli przyczynić się do triumfu Chrystusa, Jego krzyża, Jego nauki, Jego Ewangelii Kościoła nad tym smutnym czasem, nad tymi smutnymi czasami, w których wydawać by się mogło, że diabeł triumfuje i panuje zupełnie niepodzielnie. Pamiętajmy o tych ważnych radach, które w swojej lekcji przekazuje nam i zostawia święty Piotr, który nakazuje nam, ażebyśmy byli głęboko pokorni i posłuszni, nawet władzy ziemskiej, nawet tym osobom, które władają nad nami z powodu pewnych naturalnych, codziennych zależności, z powodu jakiegoś stosunku pracy, żebyśmy nawet wtedy dawali przykład wiernego służenia, wiernej pokornego służenia, żebyśmy przez dobrą, pokorną pracę uświęcali samych siebie i dawali świadectwo o świętości naszej religii. Dobroć i łagodność to są rzeczy, których żąda od nas święty Piotr, pisząc: Tobą jest miłe Bogu, w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Walczmy o tę radość, której nikt nie może nam odebrać, której nie może nam odebrać świat, której nie może nam odebrać nasza własna niedoskonałość, o której pisze nasz Pan Jezus Chrystus. Wszelkie radości przeminą, wszelkie przyjemności tego świata są nietrwałe, tylko i wyłącznie radość w zmartwychwstałym Chrystusie, radość wynikająca ze świętości, doskonałości życia jest tym, co jest nie do odebrania. Niech Najświętsza Maria Panna przepełni nasze serce łaską Chrystusa, niech uczyni nas ofiarnymi w naszych modlitwach, w naszych poświęceniach się dla triumfu świętego Kościoła. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Maryjo, Królowo Korony Polskiej.